Siema, z tej strony Kapeć w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Zrobimy sobie przegląd wydarzeń w Brawl Stars i zrobimy sobie opening nowych jaj. Uwaga, uwaga. Zachęcam was do zakupów BrawleyPainting.pl Link macie w opisie. Można tam kupić najlepsze zdjęcia profilowe, plakaty i siebie jako postać z gry. To jest niesamowite. Te zdjęcia profilowe kosztują 6 zł, ty jako postać z gry jedyne 5 zł, a plakaty kosztują 4, 6 i 10 zł. Ale zaczynając rozmowę na Instagramie, wpisujecie kod rabatowy Kapeć. Za to macie 20% taniej na wszystko. Czyli podsumowując, kupicie rzeczy za: zdjęcie profilowe z Brawl Stars za 3 zł, plakat za 6 zł, a rysunek za jedyne 3 zł i 50 groszy. I jeżeli kupicie coś od niego z moim kodem i on mi napisze, że kupiliście to, dodam was do znajomych w Brawl Stars w gratisie. Macie wielki rabat, zdjęcie profilowe, aż o połowę zapraszam, więc do kupowania tych rzeczy z góry dziękuję. Kapeć. Nowych jaj tu macie szansę na dropy z tych jaj. Na rzadkie jajko jest 50% szans, na bardzo rzadkie jajko jest 25% szans, na epickie jajko jest 16% szans, na mityczne jajko jest 6% szans, a na legendarne jajko są 3% szans. Jak widzicie na ekranie mam 108 gemów, a 6 jajek kosztuje 79 gemów, więc jak możecie się spodziewać to je kupię z pierwszych dwóch jajek. Jak widzicie trafiłem 100 monet, więc nie mam opinii. Trzecie jajko i jakaś mutacja do kolta, więc w końcu jakaś mutacja po trzech jajkach, ale niestety wszystkie jajka są rzadkie jak na razie. Z dwóch następnych też wypadły mi mutacje do szeli, a w następnym jajku mutacja do PAM, a w ostatnim jajku, czyli szóstym, jest 50 punktów mocy. Jakiś bug w klubie, bo pokazuje, że otworzyłem tylko trzy jajka. Postanowiłem zagrać rundę koltem i patrzcie, kogo spotkałem. Spotkałem Baza i on ma tego skina, co jest za 1250 otworzonych jajek w klubie. Za wygrane rundy dostałem dwa jajka, a oto dropy z nich. Mutacja do rousy I 100 monet.